W samym sercu Warszawy przy Placu Trzech Krzyży działa bardzo popularna restauracja Wódka Gessler na Widelcu. Prowadzi ją Adam Gessler, być może wam znany, choć popularny nieco mniej niż osoby o tym nazwisku znane z telewizji. Ja się nazywam Maciej i dzisiaj pokażę wam, co tutaj można zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile kosztuje. Zaczynamy! Zanim wrócimy do lokalu Wódka Gessler na Widelcu, no to pewnie części z was trzeba wyjaśnić, kim jest Adam Gessler, no bo kojarzycie Magdę Gessler, kojarzycie Mateusza Gesslera, a innych Gesslerów już może niekoniecznie, nie są aż tak medialni. W każdym razie bratem Adama Gesslera był Piotr Gessler, już nieżyjący. Piotr Gessler był przez jakiś czas mężem Magdy Gessler, stąd właśnie Magda Gessler nazywa się Magdą Gessler. Teraz to ma sens! Ojcem Adama i Piotra Gesslerów był Zbigniew Gessler, znany warszawski restaurator. Synowie Adama Gesslera również są restauratorami. Mateusza Gesslera na pewno kojarzycie, na pewno znacie. Na tym kanale restauracje Mateusza Gesslera, a także inne jego biznesy oceniałem nieraz. Adam Gessler jest właśnie jego ojcem. Panowie chyba przez jakiś czas nie mieli dobrych kontaktów, później one się jakoś w miarę znormalizowały i w sumie troszkę widać podobieństwa w ich restauracjach, ale o tym może później. Adam Gessler poza tym, że jest restauratorem, to był także aktorem. Występował dawno temu w jakichś produkcjach. Miał też oczywiście swoje programy w telewizji. No i z Adamem Gesslerem jest pewien problem. Jeśli spojrzycie na Wikipedię, na hasło Adam Gessler, no to większość strony zajmuje opis jego długów. Ja tutaj się w to wgłębiać nie będę, odsyłam do Wikipedii. Miejcie to na uwadze. Tyle słowem wstępu, zamieńmy Służewiecki Balkon na Plac Trzech Krzyży. Jesteśmy już na miejscu, jest środa wieczora, restauracja żyje. Złożyliśmy już zamówienie, dostaliśmy chlebek z masełkiem. Taką smaczną bułeczkę przed chwilą zjadłem. Ta restauracja przypomina mi takie bistro paryskie trochę. Dużo kelnerów się kręci, coś proponuje. Zamówiliśmy takie klasyki, w miarę bezpieczne, ale też takie klasyki trzeba umieć przygotować. Zaczynamy od przystawek. Zamówiliśmy dwie do podziału. Tatar wołowy oraz bliny. Bliny zostały nam nałożone bezpośrednio na talerze. No i z racji tego, że wzięliśmy bliny do podziału, no to dostaliśmy jakby jedną porcję na dwa talerze, czyli po dwie bliny. To są bliny z kawiorem i z kwaśną śmietaną, do tego cytryna oraz trochę koperku. Z wierzchu chrupiące, w środku mięciutkie. Naprawdę bardzo smaczne. Ciekawa rzecz, nie ma jej często w restauracjach w Polsce. My ostatni raz jedliśmy w Finlandii w ogóle, w lutym tego roku, aczkolwiek fińskie bliny wyglądają troszkę inaczej. I oboje chyba mieliśmy tak, że mieliśmy jedną blinę bardziej chrupiącą, a drugą miększą. Tatar wołowy przychodzi już w formie wymieszanej. Mieliśmy trzy takie łyżki tatara, posiekane mięso, do tego standardowe dodatki. No i tatar też już jest doprawiony, także jest lekko pieprzny, ogórki kiszone, cebulka. Nie ma tych dodatków bardzo dużo w stosunku do mięsa. Dominuje właśnie smak wołowiny. No i razem stwierdziliśmy, że to jest naprawdę dobrze wykonany tatar. Porcja nie jest jakaś wielka. Smak jest jak najbardziej satysfakcjonujący. Tak jak mówiłem, zamówiliśmy raczej takie bezpieczne dania. Takie, które już znamy. I u mnie w ramach dania głównego jest dewolaj. Nigdy takiego dewolaja w życiu nie widziałem, bo to jest dewolaj z kością. Ogromny. Bardzo podobała mi się proporcja pire ziemniaczanego do tego dewolaja, jak jeszcze to było podane w całości. Sam dewolaj jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Wypłynęło pięknie masełko z niego i smakuje naprawdę przednio. Mięso kurczaka delikatne, ta panierka też delikatna. Masełko te smaki pięknie podbija. Do tego naprawdę bardzo dobre pire ziemniaczane, marchewka z groszkiem oraz mizeria. To jest po prostu bardzo dobrze wykonany dewolaj z dobrego składnika. Tylko tyle i aż tyle. Mówię o tym, bo cena za tego dewolaja jest dość wysoka. Nigdy z tak drogim dewolajem się jeszcze nie spotkałem, ale to później przy podsumowaniu o cenach powiemy. Sonia z kolei zamówiła zrazy. Są to zrazy wołowe nadziewane szynką wieprzową, ogórek kiszony, cebulka oraz śliwka. Wszystko była w takim sosie mięsno-śliwkowym właśnie. Bardzo taki głęboki smak ma ten sos. Same zrazy też bardzo, bardzo udane, choć chyba lepszy sos niż zrazy. Takie mam odczucie. Gdyby ten sos nie był tak wspaniały, to te zrazy aż tak dobre by nie były. Do tego takie malutkie kopytka, rozpływające się w ustach. Naprawdę smaczne. I tak jak do dewolaja była mizeria i marchewka z groszkiem, tak tutaj są buraki. Wszystko jest tutaj bardzo smaczne. Nie ma jakichś takich ochów i jachów. Może poza tym sosem do zrazu. No generalnie fajnie. Zobaczymy jeszcze, jakie są tutaj desery. Desery są, słuchajcie, wspaniałe. Naprawdę wspaniałe. Od razu, jak tutaj przyszliśmy, to ja zauważyłem w karcie pierogi leniwe i stwierdziłem, muszę zamówić. Ja kiedyś nie lubiłem pierogów leniwych, ale parę lat temu
bodajże w restauracji Projekt Kuchnia w Poznaniu. Jadłem takie fantastyczne pierogi leniwe. No i tutaj są równie rewelacyjne. Takie klasyczne, leniwe pierogi z twarogiem, z masełkiem oraz z bułką tartą. Są słodziutkie, lekko twarogowe. Masełko to wszystko pięknie spaja. Przepychota. To jest jednak smak taki bardziej tradycyjny. Być może u was w domach pierogi leniwe się robiło. Być może jedliście je, nie wiem, na szkolnej stołówce, w przedszkolu. Ja tak kojarzę pierogi leniwe. Ale takiego czekoladowego torcika jak tutaj, to chyba nie jedliście nigdzie. Torcik przypisu Piotra Gesslera, czyli nieżyjącego już brata Adama Gesslera, właściciela tej restauracji. To jest po prostu czekoladowa rozkosz. Środek czekoladowy jest taki zimny. Do tego mamy taki lekko chrupiący skut i górę też czekoladową. Sama czekolada. Mamy takie połączenie lekko mlecznej czekolady z taką czekoladą deserową. Jeśli tu kiedyś przyjdziecie, to z tych wszystkich dań, które dzisiaj jedliśmy, musicie koniecznie zamówić to. Kończymy, słuchajcie, ale nie kończymy tego filmu, nie kończymy jedzenia. Właśnie zapłaciliśmy rachunek, tak jak mówiłem, ceny na koniec. Ogromna porcja tych pierogów leniwych była. Także miejcie to na uwadze, jeśli będziecie chcieli ją zamówić do podziału na dwie osoby, ale już wtedy nie bierzecie torcika czekoladowego. Ja tutaj jeszcze jutro wrócę. I wrócę na taki lunch, na taki obiad firmowy, to się chyba tak nazywa tutaj, czyli codziennie coś innego, za tę samą cenę. Myślę, że warte sprawdzenia i warte pokazania. Widzimy się jutro. Przyszedłem, jest już kolejny dzień i zamówiłem, tak jak zapowiadałem, obiad firmowy. Mam tutaj krupnik, jest zawsze zupa albo jakaś przystawka, ale chyba zazwyczaj jest to zupa oraz danie główne. W ramach zupy mam krupnik na kaczce z kaszą oraz ziemniakami. Bardzo smakowity, bardzo smaczny. Taki domowy. Dawno nie jadłem krupniku. Do tego mam kompocik. Nie wiem, na ile on jest w cenie tego posiłka, na ile nie. A także dostałem koszyk pieczywa oraz taką pastę łososiową. Mieliśmy też ją wczoraj, oprócz masła. Także zaczyna się fajnie. Ta cena jest atrakcyjna tego obiadu klubowego, bo tak to się chyba tutaj nazywa. To zobaczymy, jak danie główne. A danie główne myślę, że będzie ciekawe. W ramach dania głównego jest schabowy, tutaj już w połowie zjedzony, schabowy z kością, smażony na smalcu, to bardzo wyraźnie czuć, bo jest tłuściutki ten schabowy, nie jest jakoś bardzo gruby, ale jest soczysty, z dobrą panierką, tłuściutki, tak jak mówiłem, od smażenia na smalcu i z chęcią takiego schabowego zjadłbym tutaj ponownie, nie widziałem go jednak w stałej karcie, także trzeba chyba wypatrywać go w ramach obiadów klubowych, do tego pita ziemniaczane oraz kiszona kapusta, ale taka na ciepło. Dobry ten schabowy. Ale już się najadłem tym obiadem. Generalnie spore tutaj porcje. Zarówno krupnik nalewany przez kelnera był tak nalany dość hojnie, no jak i ten schabowy też do małych nie należy. A tak jak mówiłem, cena atrakcyjna. Domówiłem sobie jeszcze rurkę z krewem. Tak wygląda. Przed restauracją przygotowuje je pan Ryszard. No i siedząc tutaj w restauracji oczywiście taką rurkę można sobie zamówić. Pyszny śmietanowy krem w środku. I chrupiąca rurka. Myślę, że to dobre zwieńczenie tego lunchu, tego obiadu. Wszystko podsumujemy sobie w domu, wtedy też podam cenę. Wróciłem do domu, zrobiłem sobie kawusie i co ja wam mogę powiedzieć o tej restauracji? Na pewno jest tłoczna, na pewno pracuje tam dużo kelnerów, na pewno jest gwar i na pewno jest naprawdę smaczne jedzenie. Trudno mi się przyczepić do którejkolwiek z potraw. Były lepsze, były gorsze, najwięcej zachwytów miałem przy deserach, no i ten schabowy na dzisiejszy lunch był naprawdę wyśmienity. Nie spodziewałem się takiego schabowego w lunchu, bo nie dość, że był smaczny, to też słusznych rozmiarów. Dominuje kuchnia polska, czasem z jakimiś francuskimi wtrąceniami, czasem nawet taka kuchnia przedwojenna, taka kuchnia warszawska, w menu są na przykład flaki po warszawsku i wiele innych dań, które ja się troszkę bałem zamawiać z tego względu, że jadłem je po raz pierwszy, a też chciałem w miarę uczciwie ocenić tę restaurację właśnie poprzez sprawdzenie potraw, które już w jakiś sposób znam i jadłem wielokrotnie. Tak jak już mówiłem, restauracja troszkę przypomina mi jakieś takie paryskie bistro, ale też przypomina mi właśnie restaurację Mateusza Gesslera. W restauracjach Mateusza Gesslera też był tani lunch, no i też kuchnia była całkiem podobna, nie identyczna
oczywiście, jednak w takim podobnym wydaniu, w podobnym stylu. Także z obu posiłków byłem zadowolony. Nie sprawdzałem tytułowej wódki Gesslera. Z tego co wyczytałem w artykule, który powstał przy okazji otwarcia tej restauracji w 2019 roku, ta restauracja niby ma promować tę wódkę. Takie jest jej nadrzędne zadanie. Czy tak jest w rzeczywistości? Tego nie wiem. Ja mam takie porównanie tej restauracji do restauracji Stary Dom, której jednym z właścicieli jest inna znana osoba, Piotr Adamczyk. Obie restauracje, powiedzmy, specjalizują się w podobnej kuchni, czyli możemy zjeść tam kuchnię polską zarówno w takim wydaniu domowym, jak i bardziej wykwintnym. Obie świetnie nadają się do tego, by zaprowadzić do niej na przykład jakiegoś gościa z zagranicy, ale jednak bardziej pasowała mi atmosfera w Starym Domu. Po pierwsze, mieliśmy troszkę inny wystrój, taki bardziej przyjemny, taki bardziej ciepły, a z drugiej strony nie było tak ciasno. Tak samo porównując restaurację Mateusza Gesslera do restauracji Adama Gesslera, wybrałbym którąś z restauracji Mateusza Gesslera mimo wszystko. Jakie ceny? Tatar 44 zł, bliny z kawiorem 46 zł. I tutaj muszę zaznaczyć, to nie był kawior, to była ikra, łososia, a nie kawior. Gdyby to były bliny z kawiorem, to by nie kosztowały 46 zł, a 346 zł na przykład. Kotlet de volaille 57 zł, zrazy zawijane 68 zł, woda 12 zł, woda z takiej zwykłej butelki czy kranowa, możliwe. Pierogi leniwe 28 zł, no i torcik czekoladowy Gessler 26 zł. Razem za wszystko wyszło 281 zł. Sporo jedzenia, no ale po jednej przystawce, daniu głównym i deserze na głowę. I na przykład cena za tatar, mimo że to był dobry tatar, no to biorąc pod uwagę jego wielkość, dość wysoka. Cena za de volaille 57 zł, mimo wszystko, mimo jego sporych rozmiarów, też moim zdaniem wysoka. Wódka Gessler na widelcu to nie jest tanie miejsce, ale biorąc pod uwagę ten obiad firmowy, ten lunch, który jadłem za drugim podejściem, no to może być naprawdę tanio, bo za zupę, danie główne, kompot oraz tą rurkę zapłaciłem równo 3 dyszki. W tej cenie 30 zł będziecie mieli zarówno zupę, zarówno danie główne, jak i kompot. Kompot też jest w cenie obiadu i jest to bardzo smaczny kompot. I co więcej, jest to kompot troszkę bez limitów. Kiedy dopijałem to, co miałem na stole, to pan kelner po chwili przynosił drugi kompot, nawet proponował trzeci. Także pod kątem lunchy, które są od 12 do 16 w dni powszednie, no to jest naprawdę fajna i przyjemna cena, tym bardziej za taki zestaw, jaki miałem dzisiaj. Oczywiście codziennie jest zestaw inny, więc nie wiecie, czy traficie na kotlet schabowy, czy na coś innego. Zawsze też jest do wyboru jakieś danie główne wegetariańskie i dzisiaj to były bodajże kopytka w sosie grzybowym. Dawajcie też znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Może byliście kiedyś w jakiejś restauracji Adama Gesslera? Jeśli tak, no to musicie koniecznie napisać, jak wam smakowało, jak wam się podobało. A ja tymczasem się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.